Okej. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, się moi drodzy, o kolejny odcinek, trzeci odcinek z The Crew Motorfest. Dzięki za wsparcie pod poprzednim odcinkiem, za wszystkie komentarze, wsparcia, porady i tak dalej. Dzisiaj, moi drodzy, lecimy z porównaniem. Porównamy sobie troszkę inne maszyny, bo samoloty i motorówki. Także będą moje pierwsze wrażenia z pływania i latania. No właśnie, słuchajcie, jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie oczywiście subik. A jak chcecie mi podziękować za wkład, za te działania, za to, co robię, to oczywiście łapeczka. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, w takim razie nie przedłużajmy. Jak chcecie kolejny odcinek, dajcie oczywiście znać. Jeżeli tak, to co by miało być na tym odcinku? Więc dzisiaj, proszę bardzo, lecimy z aktywnościami właśnie w motorówkach i samolotach. Ostatnio robiliśmy też inne playlisty i też fajną informację dostałem, zauważyłem też nawet w sklepie, że po ukończeniu playlisty dostaje się samochód na przykład, a po ukończeniu trzech będzie można brać udział w właśnie na przykład main stage. No właśnie, dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, no to lecimy od razu tutaj, proszę bardzo, gdzie to było, dalej, troszeczkę dalej. Ok, Ocean and Sky. Tutaj wymagania są potrzebne i żeby je spełnić, to muszę coś kupić. Muszę kupić mianowicie motorówkę. Więc proszę bardzo, przechodzimy do sklepu. Motorówka kosztuje 250 tysięcy albo 35 700 tej drugiej waluty. Więc korzystamy i kupimy oczywiście motoróweczkę w kolorze różowym. No dobrze, w kolorze różowym. Nie mam 250 tysięcy, także muszę skorzystać z tej drugiej gotówki. Tak, poproszę. Dobra, muszę przytrzymać, to nie jest tak. Dobra, dobra, mamy, jest, 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 dobrze, mamy pięknie. Proto WR1. Różowa motorówka. Ej, ogólnie to chyba będzie ciężko, ten. No tego się nie spodziewałem. Że ten, ale to chyba do wody musiałbym, nie? No nie, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale chyba do wody jednak, nie? Okej, okay, moi drodzy, postanowiłem sobie wziąć Porsche, żeby zobaczyć, jak się tym Porsche jeździ. Nawet przyzwoicie bym powiedział. A jedziemy teraz do Ocean and Sky, gdzie będziemy mogli oczywiście pobawić się motoróweczkami i prawdopodobnie również i samolotami. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy tam u góry, widzę chyba... Co tu się dzieje? Jaki wyścig jakiś? Jakieś tam latające cosia mam. Jakiegoś wieloryba chyba jakimś tam widziałem. Dobra, będzie filmowa wstawka. A tak. Będzie. Na razie nie filmowa. Ok, czyli motoróweczki, oczywiście samoloty. Szybkie motorówki, żeby nie było. Słuchajcie, no ja bym nie zobaczył z góry właśnie całą mapę. Nie wiem, czy samolot też trzeba będzie kupić. Zobaczymy. Okej. Okay. Zapowiada się ciekawie. Może być. Dobra. No to zobaczmy. Pokaż, co tu masz. Lista festiwalowa. Czy playlista festiwalowa, przyzwyczajenie z Forzy. Playlista po prostu. Tak jest. Ile będzie tych wyścigów? A, to są samolotowe chyba, tak? Cyklu Motorfest. Ok, im wyższą rangę, tym wyższy twój wynik. To czy do top 3? Mhm. Dobra. Ok, czyli pierwsze wydarzenie mamy dostępne. 13 wyczynów i 6 zadań foto. Ok, no to lecimy w takim razie do pierwszego. O, jestem już pięknie. Ok, jeszcze zerkam sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o łódź. Wodę. Nie, wygląda to w miarę spoko. Dość w miarę realistycznie. Czy to ma nitro? Też chyba ma nitro. No pewnie, że tak. Nie, no słuchajcie, jak motorówka ma nitro, no to już super. Ja mogę coś tu jeszcze... Okej, okay, mogę tu jeszcze, widzę, sterować góra-dół jakoś. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Dajcie mi znać, czy
jeżeli analog dam w dół czy w górę, czy to ma jakieś znaczenie, bo chyba w przypadku motorówki, no nie wiem. Także jakby co, to w komentarzach koniecznie proszę o odpowiedź, na pewno ktoś, kto grał w The Crew, to będzie wiedział. Okej, dobra, jesteśmy. Nietypowo trzeba było na plażę wjechać. I teraz tak, zobaczmy, playlista, tak? Troszkę w innym miejscu jest. Klikalny element, który mam kliknąć. Rocket Start. Z czym to się je? Okej, dobra, lecimy. To było dziwne, ale że tak powiem, łapał trakcję. Nadia łapała trakcję przez chwilę. I co tu jest? Ten tu ma przejechać? Wow! Ej, ale super! Przesuń dupcie, mam małą motorówek. No i co mnie w kanapkę robicie? Nie róbcie mnie w kanapkę! Nie lubię tak! Dawaj, jedziesz. Elegancko, dobra, Frank i Artur, pięknie. Te boje. Można ścinać, na to wychodzi. Najważniejsze, żeby przez punkty przejechać. Ok, wzburzone wody znacząco zmniejszają prędkość. No przesuń mi dupcie! Czyli co, najlepiej jechać... gdzieś przesuń się, powiedziałem, no Nadia! Co za typiara. No i wciska mi się, no przecież ona ma za dużą łódkę, masz za dużą dupę, kobieto. Dobra, okej, no to totalnie nie mogę jechać obok tych łódek. Jak mam tutaj? Chyba tędy, w ten sposób. No świetnie, no i wiedź mi, no bardziej mi wiedź, ty piaro jedna. Kurczę. Dobra. Już nie mam niestety nitra. Są dwa okrążenia, okej. Aby tutaj już było, że tak powiem, oskryptowane, że boty nagle zwalniają na ostatnim okrążeniu. Nie, no muszę dopalić się nitrem, bo no niestety, ale jak widać, chyba moja motorówka jest troszeczkę za wolna. Dobra, pięknie. Pięknie. Dobra, czekaj, tutaj do lewej, znaczy do prawej. Śmigamy. Pięknie, dobra. To jest mój pierwszy wyścig motorówką w tej grze. W The Crew 2 to tylko, że tak powiem, motorówkę chyba ogarniałem tylko na początku, jak był ten wstęp. Później w ogóle już nie pływałem, w ogóle tylko rzuciłem tą grą akurat. Po iluś tam wyścigach samochodami stwierdziłem, nie, to nie dla mnie. Dobra, pięknie, dobra, drugie miejsce będę miał na razie. Ja muszę wam powiedzieć, że ta moja motorówka, no teoretycznie powinna być dość szybka. A w rzeczywistości... No to tu ci nie urywa na razie. Zwykła motorówka jest szybsza od takiego ślizgacza. Mogę ją stuningować przynajmniej, kurczę. Dawaj, no nie, no już nie dam rady. Ja, dobra, trzecie miejsce, no ale jest okej, trzecie miejsce miałem zająć maksymalnie. Więc udało się. Teraz lećmy. Okej, mam nadzieję, że dosłownie ma na myśli, żebyśmy polecieli. Więc zobaczmy, proszę bardzo. Że będzie teraz samolot. Powiedzcie, że tak. No wychodzi na to, że tak. Że będziemy teraz lecieć samolotem. Okej, zobaczmy, jak wygląda w przypadku samolotu. Jak wygląda latanie. Ja tu muszę chyba kawałek gdzieś dalej zajechać. Więc będę musiał wziąć samochód i tam samochodem wskoczyć, bo tam się nie da tak prosto motoróweczką. Ale ktoś kijowo to zrobił trochę. No i co? No i teraz tam nie dojadę, nie? Co, mam wysiąść? I pobiec? Poważnie? Dobra, dawajcie mi tu samochód. Pojazdy. Muszę się...
przejść do samochodu, żeby móc prowadzić. Dobra. Żeby taki mały kawałek dojechać. Dobra. Lecimy. Proszę bardzo. Staggering Blue. Zobaczymy, jak się tym lata. Jakie będą widoki. Atak czasowy? Aha. To, ej, fajne. O, dobra, przerąbane. Jak się tym steruje? Dobra, tu w dół. Hey everyone, this is Bob Schwartz. Ja muszę klikać. What's up, Sean? Tylko lewym? Tylko. Tryb ekstremalny to jest X. These are individual races against the clock, and we're currently following our standout contestant. Okay, a tryb ekstremalny? Come on, Water Rocket, show 'em what you got. Well, it truly brings a tear to my eye. Klikam X, nic się nie dzieje. Halo. No dobra, a czekać tu z nitro? Poważnie? Nie, nie ma nitro. Okej. Okay. Dobra, od razu wam powiem, że sterowanie samolotem. Nie wiem, a może zmianę kamery zaraz zrobię. Bo tak, na razie wygląda to tak drewniano. Drewnianie. Widoki fajne, ale czekajcie. Okej, okay, teraz chyba jest bardziej dynamiczna kamera. Co jest? Zawiało wiatrem! Dobra. Na tej kamerce jest bardziej dynamicznie, ona tak podąża bezpośrednio za samolotem. Nie wiem, dajcie znać, która będzie lepsza. No z pierwszej osoby to może niekoniecznie. Jejku, jejku, uspokajające to jest strasznie. Co, to już koniec, już teraz koniec będzie? To jest meta? Pięknie, jest w końcu, po 7, prawie 8 minutach doleciałem do mety. Ja myślałem, że będę miał jakąś drzemkę za chwilę. Tyle emocji! Nie, słuchajcie, no masakra, po prostu padaka, tyle wam powiem. Jeżeli chodzi o samoloty, ja prawdopodobnie odpadam od latania samolotami, ponieważ latanie było drewniane. Przepraszam, no jeżeli ktoś uważa inaczej, no i to lubi, to spoko, to wiadomo, okej. Okay. Ale dla mnie to było drewniane i przede wszystkim było takie, kurcze, uspokajające, bym powiedział, czyli po prostu... No ja zacząłem ziewać w trakcie wyścigu, no to coś jest chyba nie tak! Come on! Dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie na kolejny wyścig. Tym razem widzę, że są motorówki, także motorówki, okej. Okay. Motorówki sobie zahaczymy, a później jeszcze zahaczymy prawdopodobnie motocykle. A tu żeby było, wiadomo, do przetestowania wszystko już, to sprawdzimy, co będzie najlepsze. Już wiemy na pewno, że jeżeli chodzi o samoloty, dla mnie są nudne i drewniane. Więc no chyba, że kolejne wyścigi będą jakieś takie ciekawsze, ale ten niestety wyścig był naprawdę nużący, mówiąc wprost. Motorówki, fajne, emocjonujące, coś innego, ale na pewno nie na tyle, żebym pływał nimi non-stop, nie? Jednak wolę samochody. Także na pewno tutaj, jeżeli chodzi o samochody, no zobaczymy. Także koniecznie dajcie znać, co się w kolejnym odcinku, czy chcecie kolejny odcinek i jeżeli tak, to co? Ja myślę, że można byłoby kupić jakiś samochodzik faktycznie, jakiś droższy samochodzik może. Zrobić mu jakiś tuning, później się nim może pościgać, nie wiem. Albo kolejne playlisty, słuchajcie, kolejne fabuły poznawać, życiorysy prawdopodobnie jakieś może. Prawdziwych ludzi. Tak, tam jeszcze zostały klasyczne wyścigi przecież, nie tylko. Kurczę, no właśnie, sporo tych wyścigów zostało. Nie, najpierw będę chciał poznać chyba wszystko. Wszystko po trochu. A później oczywiście możemy robić te playlisty dalej. Dokańczać je. Albo poza odcinkiem, jak to będzie chciał. Dobra, to jechaliśmy na miejsce. Proszę bardzo. Zobaczmy. Motoróweczka, proszę. Motoróweczkę, proszę. Coś wypożyczyłem. Okej. Okay. Na motorówka. Ładna motorówka. Dobrze, Blade Runner. Dobra, aby ta była szybsza. Śmiesznie, że tak jakoś na początku, nie wiem, jakoś tak rzuca nimi na boki, jakby... No i w kupie. Ty jesteś normalny? Co, przyczepności nie mogłeś złapać?
sam normalnie. No, stary. Oni oczywiście popłyną dalej, nie? No bo oni tam nie potrzebują mieć checkpointa. Ale ja to już inna sprawa. Dobra. To jest dla mnie oszustwo. Bo w Forzie, jeżeli ja zrzucę przeciwnika, wyrzucę poza checkpoint, albo sam wypadnie, on musi wrócić. Przynajmniej tak kojarzę. A tymczasem tutaj, no jakaś padaka po prostu. Oszukiści. Totalnie oszukiści, nic więcej. Dobra, tu widzę, że no i super, widzę, że mnie znowu wyprzedzał. Dobra, dawaj. Tak, i wszyscy pominęli punkt, nie? No świetnie, nikt nie przejął tego przez punkt, przez checkpoint, ja muszę, nie? Co za normalnie... te wyścigi mnie zaczęły irytować teraz. Ale w sumie tak było też przy tych samochodowych, tak? Też faktycznie było tak, że no kurczę... Że też pomijali, nie? Nie było problemu. Jak ja pominąłem? Nie, no stary, musisz wrócić. Dobra, tu widzę jakiś jacht w ogóle. Mały, ale jacht. Elegancko, dobra, płyniemy dalej. Zalej pierwsze okrążenie, świetnie. Ja tu muszę wziąć i za chwilę więc tego nitro używać. Dobra, dawaj za nimi. Cień aerodynamiczny łapiemy. Świetnie, też użył nitro. Arturek jeden. Pozdrawiam wszystkich Arturów. Popie, a tu co tak ciasno jest? Czy my płyniemy? Co to za jakiś kanał? Na pewno nie YouTube. Ja nie mogę. No i ostatnie okrążenie, no i to zrobię, nie? Ha! Rozbił się Artur! Ha! Frajer! Dobra. Dobra, jedź. W ogóle jakiś silny wiatr jest, znosi mi łódkę normalnie. Ale czadzior. Dawaj, ziomek. Przynajmniej trzecie miejsce, stary. Dobra. Tylko żaglówkę zrobię za chwilę. Wysunę żagiel i będę płynął szybciej. Dobra, jestem bliżej. Przynajmniej tego jednego. Przesuń dupę! Chłopie! No i co? Baun w ogóle nie zaliczył punktu. Widzieliście teraz. Nie zaliczył punktu. I co? I go nie cofnie. To jest bot. Po co ma cofać boty? Jak ja bym tak zrobił, to by było za chwilę... No, minąłeś punkt, nie? To ma być uczciwe. Kurczę, normalnie. No i tu jest gdzieś meta za chwilę będzie. Słuchajcie, wiecie co? Ja tylko jedną rzecz sprawdzę, bo może ja się mylę. Po prostu będę miał minusowe punkty tylko. Ale sprawdzę to. Specjalnie sprawdzę, żeby wiedzieć, czy... No teraz nie sprawdzę, bo akurat, kurczę, nie mam jak minąć tego checkpointa. Trzeba być osmym, żeby takie coś minąć. No ale gdzie tu jest jeszcze checkpoint? No tego checkpointa też nie minę, ale tutaj chyba kolejny może będę minąć. No i świetnie, no i super. Ale minę checkpoint, żeby sprawdzić, czy mnie cofnie. Tylko tu jest chyba meta już. Ja nie mogę, tego tak sprawdzić. No tu jest meta. Dobra, no to nie sprawdzę. Kurczę, a miałem ochotę już sprawdzić właśnie, czy ten, nie? Czy jeżeli ja minę punkt, to czy faktycznie będzie cofało i będzie kazało wrócić do checkpointa, albo jakieś minusowe punkty będą. Teraz zobaczymy, jak to wyszło. Byłem tuż za nimi. No ale nie mam trzeciego miejsca w ogóle. Super.
Nie no, powiem wam szczerze, kurczę, w ten sposób skonstruowane wyścigi, brawo, naprawdę super Ubisoft. Uwielbiam takie coś. Także wychodzimy. Kurczę, nie no, masakra. Dobra, słuchajcie, weźmy teraz w takim razie wyścigi na motocyklach. I na wyścigach na motocyklach zrobię tak, że pierwszy punkt, jeżeli będę mógł minąć, to go minę. Żeby właśnie sprawdzić, czy faktycznie tak jest, czy nie. Skoro boty mogą, to czemu nie ja? I to tak chamsko. Dobra, słuchajcie, w takim razie kolejna rzecz. Proszę bardzo, aktywności. I tutaj mamy motocykle. Również wyścigi motocyklowe. Zobaczmy wymagania. Wymagany jest ten motocykl. Okej. Okay. Proszę bardzo. Za 400 tysięcy? Okej, okay, ale możemy kupić za 57 100 właśnie przy użyciu tego. O, felgi też mogę wybrać. Dużo, duży wybór przy użyciu tej drugiej waluty. Także kupujemy przy użyciu drugiej waluty. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, jak się jeździ na motocyklach. Chyba utopi motocykl, no nie? No tak. Okej. Okay. Ej, no fajnie. Tylko czemu ten motocykl jakoś tak... No chyba jakby się trząsie jakby. W górę i dół momentami. No dobra. Gdzie my lecimy? Pokaż mi. 18 km. A! 18 km mam jechać do miejsca docelowego. No dobra. No to jedziemy, ale ogólnie szybki jest dość. Czy przejadę przez... Dobra, ogólnie na motocyklach się jedzie bardzo specyficznie, wpadają w poślizg. Okej. Czy jak przywalę w coś, to spadnę? I czy mogę przejeżdżać przez drzewa, tak, samochodami? Sprawdźmy. Zdecydowanie. Dobra, można przejeżdżać przez drzewa. Czy w samochód jak uderzę, coś się stanie? Aha, okej. Po prostu jest... Okej, dobra, nie ma kartcenki, że gdzieś wypadam, czy coś się dzieje. Także takie bardzo family friendly. No ale jak się skujesz na aucie, no to wiadomo, że no, nie będzie to zbyt bezpieczne. 311 km na godzinę ciśniemy. Nie no, słuchajcie, ale widoki tutaj przednie. Naprawdę. Taka fajna, relaksująca jazda jest. Na tym motocyklu. Co z tego, że jadę 320 na godzinę, ale bardzo przyjemnie się jedzie. Jedyne, co bym zauważyłem w trakcie tej jazdy, brak ruchu ulicznego. Co jest bardzo podejrzane, że przy 310 na... Dobra! Ej, halo, halo? Czy mnie podsłuchujecie? Ubisoft? Gra? Nie, to jest niemożliwe. Ja przez chwilę dłuższą jechałem i nie było w ogóle ruchu ulicznego, a teraz co się dzieje? Ej, no czuję się podsłuchiwany. Oho. No to ten, to... Ej, przyjadę. Dobra, amfibia. Słuchajcie, nie, no kosmos po prostu. Dobra. Słuchajcie, zbliżamy się do miejsca docelowego ogólnie rzecz biorąc. Mamy kilometr już do Bike Lovers. Ale kurczę, naprawdę, bo ja długo jechałem i nic nie było. Totalnie. Totalnie zero samochodów. A teraz to ja nie wiem, skąd one się wzięły. Dobra, pojedźmy sobie, pięknie. Jedźmy na miejscówę. Tu będzie pewnie jakiś filmik. Podejrzewam, na starcie. Zaraz zobaczymy. Płoniemy trochę emocji. Nie wiedziałem, że rekiny tak wysoko skaczą, ale okej. Okay. Dobra, no to lecimy w takim razie. Pierwszy wyścig w takim razie zrobimy sobie. Widzę, że też różne kategorie są tych wyścigów. Nie tylko po ulicy, ale również widzę jakieś takie off-road bardziej. Bardziej crossowe.
Mamy wyścigi dostępne, wyczyny, 6 wyczynów, ok. Wszystkie w jednym miejscu, wszystkie są praktycznie na północy wyspy. 5 fotozadań, no i lecimy do panelu, dobra. Zobaczmy, tak mi się dzieje, jest ten wyścig pierwszy. 3 km, poważnie, musimy aż tak daleko jechać. Ogólnie, jakbym miał odblokowane wszystkie playlisty zrobił. Chyba wszystkie playlisty, jak się zrobi, to jest możliwość szybkiej podróży. Także to widzisz, tam będzie mu też mój priorytet, żeby to zrobić. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, dojeżdżamy do miejsca docelowego, do naszego pierwszego wyścigu motocyklowego. Zaraz zobaczymy i ocenimy, jak się tym jeździ. Samochodami z miary spoko. O! Dobra, uderzyłem dupką, więc się nie liczy. Na to wychodzi. Albo za lekko. Proszę bardzo, poproszę. Wypożyczony samochód... I co, motocykl wziąłem? Chyba coś nie tak. Było napisane wypożyczony samochód. No, niezłe auto. Okej. Jaki wypożyczony, przecież go kupiłem. Dobra, na raz początek fajny. Musiałem złapać, że tak powiem, trakcję. Dobra, i lecimy w takim razie. Dwa okrążenia, czyli mamy wyścig na okrążenia. A, ten checkpoint miałem puścić. No właśnie, czekajcie. Dobra. Ops, pominąłem checkpoint! Aha, i po prostu 2 sekundy dostaję kary. Nie no, to bez jaj, co to miało być w ogóle? Sorry, czekajcie, nie zrozumiałem teraz, co chodzi. Jak miałem checkpoint, no to w tym momencie pokazuje się mi, jaki mam odległość od przeciwnika. No po co są te checkpointy? Skoro są nierespektowane. Ani żadnej kary nie ma, ani nic. No, to świństwo. To też przyzwyczajenie z Forzy. No Ubisoft, po co te checkpointy są? Come on! Dobra, bo ja cały czas na ostatnim miejscu jadę. Czesuj się. Dobra, to wyścigi na motocyklach są ewidentnie mega dynamiczne, mega fajne. Już widzę. Przynajmniej teraz, jak się wjeżdża pod górkę, to tak, kurczę, no fajnie wygląda. Mega fajnie. Ta kamera się obniża. Czuć tą dynamikę, nie? O, sorry. Chociaż trochę nie mi trzęsie, zauważyłem. Okej. Ale nie wiem, czy motocykle to... Kurczę, no. Teraz na przykład też fajne ujęcie jest. Podoba mi się na przykład, nie? Ale... Nie wiem. Do wyścigów motocyklowych jakoś też chyba... Średnio bym oceniał, jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe. Samolotowe drewno, samochodowe... tak, fajne. Wiadomo, tam jest inny model jazdy, no ale nie ukrywajmy, nie każda wyścigówka musi mieć realistyczny model jazdy, no nie? Przecież Need for Speed nigdy nie miał realistycznego modelu jazdy, a grało się świetnie. Więc... Ale jeżeli chodzi o motocykle... Kurczę, no to przyzwyczajenia w sumie. Nie jestem przyzwyczajony, że ten samochód jest taki cienki. Nawiązuje do tego, że był wypożyczony samochód napisany, nie? Oczywiście. Także w sumie nie motocykl, tylko cienki samochód. Według chyba Ubisoftu. Dobra, są 2 okrążenia. Jeszcze pierwsze okrążenie się chyba nie skończyło. Rebeka jedzie jakaś. Chyba Rebeka. Dobra. Co jednak zwolnili tutaj? Papa! Pięknie, mamy to. A to nie jest drugie okrążenie. Dobra. Pięknie. Dobra, teraz drugie okrążenie robimy. Nie, powiem szczerze, że na motocykle są dynamiczne.
bardziej dynamicznym, powiedział nawet, niż motorówki. Szkoda, że tu nie ma ruchu ulicznego. Ruch uliczny. Mam go włączyć. Bo kurczę, wcześniej dosłownie włączyłem dosłownie ruch uliczny. Nie było, powiedziałem ruch uliczny i nagle się... No co jest? I nagle się pojawił. O, to był błąd. To był mój błąd. Czyli tutaj na drifcie lepiej nie wchodzić. Za cienkie auto na driftcenie. Ja mam nadzieję, że tam Ubisoft machnie taką, wiecie, małą poprawkę i zamiast wypożyczony samochód dadzą faktycznie wypożyczony motocykl, nie? Albo pojazd. Po prostu zmienić. Jeżeli to jest jedno słowo do wymiany do wszystkich, no to po prostu Ubisoft, piszcie pojazd. Tak będzie łatwiej. No bo samochód, w momencie kiedy masz motocykl, no to ten... Nie zwróci uwagi właśnie. Nie zwróciłem uwagi, jak wygląda to w przypadku motorówek i samolotów. Czy tam też jest wypożyczony samochód? To jest dobre pytanie. Oho. Dobra. Na razie mam pierwsze miejsce i to jest w ogóle ewenement, bo w wyścigach na asfalcie, jak widać, asfaltowych, nie wodnych, nie powietrznych, idzie mi lepiej. Idzie mi lepiej chyba troszeczkę. Nie idzie mi jakoś super, ale idzie lepiej. Na tyle, że jednak te pierwsze miejsce uda się wyciągnąć. Prawdopodobnie. Oho. A, okej, okay, przez te baobaby mogę przejechać. Dobra. Skupienie po prostu teraz mam, bo takie ostre zakręciory są. Dobra. Nie no, ale super. Naprawdę jak się zacznie już ogarniać po prostu fizykę i model jazdy na motocyklu, to naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać i fajnie się tym człowiek przemieszcza. Tylko dalej irytują mnie checkpointy, które nie działają. To naprawdę nie powinny działać. Bo to jest naprawdę dziwne. O, dobra, trochę przywaliłem, ale luzik. Dobra, teraz tutaj w prawo. Tutaj za chwilę gdzieś meta była, nie? Chyba za tym zakrętem. Okej, już widzę. No elegancko, słuchajcie, zrobimy to pięknie. Wjeżdżamy na metę. Elegancko, nie, super, podoba mi się. To mi się podobało jeszcze, ale tak czy siak wyścigi motocyklowe moim zdaniem są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o wyścigi. Na pierwszym miejscu oczywiście w dalszym ciągu wyścigi samochodowe. Na trzecim dałbym motorówki. A jeżeli chodzi o samoloty, to jest dodatek, który będę robił, ale chyba poza odcinkami, bo totalnie do mnie nie przemawiałem. To jest takie jakieś, nie wiem, jakieś drewniane te latanie trochę. No, nie, napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tym. Jak tam oceniacie i czy chcecie kolejny odcinek. Jeżeli tak, to pamiętajcie, łapeczka w górę oczywiście, no i oczywiście również dajcie znać, co byście chcieli na kolejnym odcinku, jeżeli go chcecie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa, miłego dzionka. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty, ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, jak chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.